Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy Mercedesa E-klasę po lifcie. Z tym samochodem mam taką historię, że widz znalazł mnie na internecie. Pewnego dnia do mnie zadzwonił, że jest na poszukiwaniu takiego Mercedesa. Właśnie chciałby sobie kupić E-klasę już po lifcie. Porozmawiałem tam sobie chwilę z nim, po czym tam poradziłem mu tam kilka rzeczy. I za kilka dni otrzymałem od widza telefon, że znalazł sobie właśnie samochód na którejś tam z internetowych stronek. I akurat najładniejszy samochód właśnie na tych aukcjach, ten, który mu się najbardziej podoba, znajduje się właśnie w Krakowie. Zadzwonił do mnie widz właśnie i powiedział, czy jest możliwość, bym ja sobie ten samochodzik obejrzał i poradził mu kupić, nie kupić, jaki jest jego stan techniczny, czy warto do Krakowa przyjeżdżać po ten samochód. Tak się też zdarzyło, że handlarz, który sprzedawał ten samochód, przyjechał do mnie do serwisu. Zrobiłem sobie takie dwugodzinne sprawdzenie samochodu z każdej strony. Naprawdę samochód jest bardzo ładny. Teraz jest brudny, bo samochód z Warszawy do mnie przyjechał. No ale wtedy widz przyjechał, kurczę, pięknie wyczyszczonym samochodem. Naprawdę bardzo ładny sprzęt. W środku jest bardzo zadbany. Zawieszenie, tam inne detale, naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Sprawdziłem sobie olej w skrzyni. Też czerwioniutki, świeżutki. Auto naprawdę zadbane. No i widz przyjechał sobie do... Właśnie, jedynym takim minusem, jakim znalazłem, to było to, że był brudny olej w silniku. Taki silnik był brudny. Jak sobie odkręciłem korek w lewo oleju, no widać było, że samochód no niestety ma jakiś nieświeży olej, często, że dawno niezmieniany. Prawdopodobnie dlatego, że auto w ogóle nie pochodzi z Polski. Więc w różnych krajach właśnie różnie to się przestrzegane. Na przykład we Włoszech to w ogóle prawie oleju nie zmieniają, we Francji to się zmienia tylko, czy dolewa się olej, nie wymienia się na nowy. Także można sobie kupić auto właśnie z takim silniczkiem nieco już przybrudzonym. Tak, ale powiedziałem klientowi, że właśnie widzowi, że taka jest sprawa, że auto jest naprawdę godne polecenia, jest bardzo ładne, zadbane, czyściutkie. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Jedyny minus to jest to, że jest silnik brudny. No ale zaproponowałem, że od razu jak przyjedzie sobie na kupno samochodu, to przyjedzie do mnie do warsztatu i wymienimy mu ten olej. Tak się właśnie stało. No ale już to było późno, to było w tygodniu. Nie mieliśmy czasu już na sprawdzenie rozrządu. Widz sobie wrócił do domu. Pojeździł sobie u siebie 2 miesiące i właśnie do nas tutaj przyjechał. Do mnie. I już w tym samochodziku wymieniliśmy sobie rozrząd. Wsadziliśmy sobie koło od Pawła. Jest już wszystko zmienione. I jak wyglądały u niego koła. Akurat tych kół mi się troszeczkę nazbierało, bo w tym tygodniu też mieliśmy widza z Krakowa. W tygodniu już to zmieniliśmy, nie w weekend, tylko w tygodniu zostało mi po nim koła. I teraz jest taka fajna sprawa, bo wam opiszę, dzięki tym kołom właśnie uzbieranym, wam opiszę, jak to mniej więcej wygląda ten cykl z użycia. To koło ma zęby lekko zużyte. Ale na pewno to nie są nowe koła, ale taki stan kół to jeszcze nie jest tragedia. Są już troszeczkę wytarte, ale takie koła wyglądają nawet. Idziemy dalej. W tym samym silniku, to właśnie było z Mercedesa CLK, w tym samym silniku na drugim wałku, to jest wałek wydechowy, na drugim wałku ssącym miał już takie koła. Zobaczcie, porównanie. Przysunę je do siebie. Przysunę je do siebie. Na jednym koła, na jednym kole wał, ząbki takie, a na drugim już igiełki. Już igiełki. Dobra. Ale mamy wszystkie zęby. Ale wszystkie zęby są. Igiełki, ale jeszcze ani jeden nie odpadł. Teraz to jest ten, to są koła, co które teraz wymieniałem. Od tego widza właśnie z Warszawy. Tu już ząbki są właśnie, widzicie. To już jest kolejny etap, czyli to jest pierwszy etap zużycia, drugi etap zużycia i tu jest trzeci etap zużycia, kiedy już po tym kole, jak są już takie cieniutkie ząbki, zaczynają ząbki ulatywać. Tego ząbka nie ma. Nawet już jak zobaczycie, to te ząbki są troszeczkę takie przekrzywione w tą stronę. Już je po prostu wyciąga. Widzicie?
już je zaczyna wyciągać, czyli w każdej chwili każdy z tych ząbków może odpaść. Na tym kółku odpadło, tu jest jeden, drugi ząbek, czyli tu jest jeden ząbek, a tu drugi odpadł. To jest wałek wydechowy, a tu z tego samego silnika wałek ssący. Oba się równiutko wytarły. Nie jest tak, że jeden jest w lepszym stanie, drugi gorszym, oba są równiutko wytarte. O, tylko jednego ząbka nie ma. I to już takie stadium jest ostateczne. To już są koła w stanie fatalnym, ale jak widać, samochód do mnie przyjechał na kółkach, wszystko jest w porządku, udało się. Po wakacjach wróciłem, obiecałem, że wymienię mu rozrząd. Dojechał cało, nic mu się nie stało. Wymieniliśmy rozrząd, wymieniliśmy olej właśnie, sobie też widz. Po tych 5000, co przejechał sobie w tym czasie, postanowił sobie wymienić olej. Wlaliśmy olej od Mercedesa. Właśnie z tą płytą 229.51 jest to najlepszy olej mercedesowski. Taki sobie właśnie wlaliśmy do silniczka. Umyliśmy tą płytę już z góry, wyczyściliśmy. Świeżutkim olejem jest silnik zalany, koła już są wymienione. Elektrozawory. Mam nadzieję, że autko będzie długie lata jeszcze służyło, bo naprawdę jest bardzo fajna 211 po lifcie. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie i do następnego. Trzymajcie się.